Wieczorem w poszukiwaniu Jerzego Pilcha. Dzisiaj mamy czwartek. Jest godzina przed 19:00, za chwilę będą wiadomości, ale to nie jest ważne, bo za nami co się dzieje? Budują klatkę, tam stawiają taką klatkę, która prawdopodobnie ma być wypełniona wodą do samej góry i tam ma pływać nagi Łukasz Simlat z książką Jerzego Pilcha oczywiście. Prawdopodobnie ja, jako jedyny umiejący pływać w klatce, pospieszę mu na pomoc i postaram się go uratować jako starszy jego kolega. Dziękuję bardzo. Część pierwsza. Hipotezy. I teraz to samo. A nawet jeszcze gorzej, bo przecież w stwierdzeniu cieszę się, że widzę pana żywego jest nie domysł, ale pewność mojego upadku. Trudno, pomyślałem. W sumie nawet lepiej, że ona wie o moich przypadłościach. Przynajmniej nie będzie przykrego zaskoczenia, jak zaraz po ślubie pójdę w długą. Mówiąc najprościej, widać jak jest na tak zwanej robocie. Łatwo nie będzie, a ponieważ mamy tutaj sporty wodne, wyczynowe w postaci akwarium, to ważne jest, żeby na miejscu był ratownik, którym jestem ja. Muszę zadbać o to, żeby to wszystko miało rytm i sens, żeby wszystkie te elementy multimedialno-dźwiękowo-świetlne, aktorskie połączyły się w jedną całość i płynęły nam przez to jezioro literatury spokojniej do przodu. Część druga. Życie. A co to jest, najmocniej przepraszam, życie? Proszę mnie łaskawie oświecić, bo faktycznie nie wiem. Dowódcą jest zawsze reżyser, który w tym przypadku jest Krzysiek Czeczot. Znaczy, ja szanuję reżyserów, a staram się ich nie bać, bo to nie służy dobrze pracy. Z Krzyśkiem pracuję któryś raz, ufam mu, bo ma niesamowite wyczucie na słowo, na rytm. I po raz kolejny z dużą przyjemnością się z nim spotykam i po raz drugi biorę z dużą przyjemnością udział w Big Book Festival. Część trzecia. Dowodów nie będzie. Pilch, pisarz marny i zakochany w sobie, niegdyś ukrywał się za maską alkoholika erotomana, dzisiaj zasłania się inną chorobą. Przed czym? Przed konfrontacją z rzeczywistością.